A wy jesteście, witajcie, Sysny Przemix. O, ściana. A w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak tak jakby farmić najlepiej te BLC, że tam po prostu BL jest na Skyblocku. Dobrze, a więc bez przedłużenia, zaczynajmy. Nie wbijcie na odcinek, bo pewnie go nazwałem coś w stylu automatyczna farma jagód, BLC i coś w tym stylu. I zapytacie, jak można zrobić automatyczną farmę. Przecież to nie mamy tak jakby tych totemów, czy nie mamy tak jakby takiego czegoś do BLC i tak jakby do... Jak to zrobić? A więc tak, nie będzie to taka farma, jaką każdy zna. Będzie to farma robiona na awku. Jest to tak zwany awk grinding. Więc tak, jedyne co robicie, stajecie koło waszych, tak jakby berry bush, bo nie wiem jak to nazwać, i po prostu jedyne co robicie, to pobieracie autoclickera. Jest to multi autoclicker i nie musicie jakby myszką ruszać. Multi autoclicker, jeżeli wybierzecie odpowiednią pozycję, będzie klikał za was w danym miejscu, na którym ustawicie sobie pozycję. Czyli ustawiam sobie pierwszą pozycję tutaj, drugą pozycję tutaj, trzecią, czwartą, piątą, szóstą i tak dalej. Ustawiam sobie te pozycje aż do 20. Po czym natomiast włączam sobie to i po prostu na autoclicker sami przesuwam myszkę na dane rzeczy i my jeden co robimy, to po prostu klikamy F i tyle. Nawet jeżeli nie chcemy się F klikać, to pobierzcie sobie po prostu jakiegoś keyboard clickera, który za was będzie klikać F i po prostu ustawcie go idealnie, żeby przechwytł wam Robloxa, żeby w Robloxie wam klikał. No i macie, automatyczna farma gotowa, zostawiacie sobie po prostu komputer na noc. No i po prostu takim łatwym sposobem możecie sobie grindować po prostu całą noc i no i tyle. Dobra, numer drugi. Dobra, następną rzeczą są trady, ale tak zwane opłacalne trady. Ja obecnie jestem sam na serwerze, zaraz pójdziemy na jakiś serwer i musi być to serwer, gdzie jest tak, jakby ludzie mają bardzo dużo kasy i tak dalej. Ale zanim po prostu zaczniecie się trady'ować, musicie wiedzieć dwie ważne rzeczy. Że na te seedsy wypadnięcie tak jakby seedsów z bearbushu jest na 4%, tak? 4%, że wam takie coś wypadnie. I musicie też wiedzieć również, że ogólnie bear seedsy idą od 4000 do najprawdopodobniej 6000, za więcej nie kupujcie. Możecie okupić właśnie jednego seedsa. Więcej się już kompletnie nie opłaca, tylko mówię, na przykład ja to sprzedaję za 5750, ale jest taniej lub drożej, więc no. Dobra, a więc widzimy się na publicznym serwerze. Jesteśmy już na serwerze i trafił mi się niefajny serwer, ponieważ jego pro player to jest widz. I ogólnie ta filmy się, no tylko to jakby ten Vic Plaudeta ma. To jest 133 tysiące i to jest chyba Polak. Nie, to nie jest Polak. Dobra, zapytajmy, kto sprzedaje seeds. Dobra, niestety nikt chyba nie chce nam tego sprawdzić, więc musimy na chwilę zmienić serwer. I dobra, czekajcie chwilę. Okej, okay, mamy taki serwer, nawet nie najgorszy. I teraz tak, napiszmy. Dobra, zapytaliśmy się serwera, czy ktoś ma BSC i czy sprzedam. Zobaczymy, zobaczymy. Serio? Nikt nie chce kupić? Ej, to jest to dziwne, bo poza nagraniem, tak jakby wiem sobie na serwer, jak się do mnie napisałem, czy ktoś kupi za tam chyba nawet, nie wiem, 2K kupowałem wtedy. I od razu mi ktoś napisał i na mailu dobiegło do trade'u, a teraz kompletnie nikt nie chce tego kupić, nawet nie odpisuje na czacie. Dobrze, a więc dziękuję za oglądanie tego filmu, to by było na tyle, no i elo.